Anton Czechow. Zemsta Lew Sawicz-Tumanow, zwykły śmiertelnik, posiadacz kapitaliku, młodej żony i poważnej łysiny, grał raz w karty na imieninach u swego przyjaciela. Po dość znacznej przegranej, od której nawet potem się oblał, przypomniał sobie nagle, że już długo nie pił wódki. Wstał z miejsca i na palcach, kołysząc się poważnie, przesunął się między krzesłami. Przeszedł salon, gdzie tańczyła młodzież. Tu z uśmiechem, pobłażliwie i po ojcowsku poklepał po plecach młodego aptekarza i czmychnął przez małe drzwi do bufetu. Stały tam na okrągłym stoliku butelki, karawki z wódką. Przy nich, wśród innych zakąsek, leżał na talerzu, zieleniąc się od cebulki i pietruszki, śledź, z którego połowę już zjedzono. Lewsawicz nalał sobie kieliszek. Wykonał w powietrzu ruch palcami, jakby miał zamiar rozpocząć przemówienie. Wypił i zrobił przy tym grymas męczeński. Potem dziobnął widelcem dzwonko śledzia. Naraz za ścianą dały się słyszeć głosy. — Dobrze, dobrze — mówił ożywiony głos kobiecy. — Tylko kiedy to będzie? — Moja żona — poznał Lewsawicz. — Z kim też ona rozmawia? — Kiedy chcesz, moja droga. Odpowiedział za ścianą niski, soczysty bas. Dziś nie bardzo mi na rękę, jutro calusieńki dzień jestem zajęty. To diktiarow! poznał tumanów jednego z przyjaciół po basowym głosie. I ty, Brutusie! Czyżby i jego już złapała? Co za nienasycona, niespokojna baba! Jednego dnia nie może przeżyć bez romansu. Tak, jutro jestem zajęty, ciągnął bas. Jeżeli chcesz, napisz do mnie cośkolwiek jutro. Będzie mi bardzo miło. Tylko powinniśmy jakoś zorganizować naszą korespondencję. Trzeba coś wymyślić. Poczta niezupełnie bezpieczna. Jeżeli ja do ciebie napiszę, to twój indor może list przyłapać u listonosza. Jeżeli zaś ty do mnie napiszesz, to moja połowica odbierze w mojej nieobecności i na pewno otworzy. Więc co robić? Trzeba wymyślić jakiś kawał. Przez służbę też posyłać nie można, gdyż twój Sobakiewicz zapewne trzyma w krabach młodszą i lokaja. Gra teraz w karty? Tak i wiecznie bałwan przegrywa. Pewnie za to powodzi mu się w miłości. Zaśmiał się dyktiarów. O, posłuchaj, jaki fortel wymyśliłem. Jutro. Punktualnie o szóstej wieczorem, wracając z biura, będę przechodził przez ogród publiczny, gdzie mam się zobaczyć z naczelnikiem. Więc wiesz co, moja droga? Postaraj się koniecznie przed szóstą, nie później włożyć liścik do wazonu marmurowego, co stoi na lewo od winogronowej altanki. Wiem, wiem, to będzie i poetycznie, i tajemniczo zupełnie coś nowego. Nie dowie się ani twój tłuścioch, ani moja połowica. Zrozumiałaś? Lew Sawicz wypił jeszcze jeden kieliszek i wrócił do kart. Odkrycie, które dopiero co zrobił, nie oszołomiło go, nie zdziwiło, ani też nawet trochę nie oburzyło. Dawno już minął czas, kiedy się oburzał, urządzał sceny, wymyślał i nawet bił. Machnął ręką i patrzył na romansę swej lekkomyślnej żony przez palce. Było mu jednakowo nieprzyjemnie. Takie wyrażenia jak tłuścioch, Indor i Sobakiewicz obrażały jego miłość własną. Jakaż to jednak kanalia ten dyktiarów, myślał zapisując przegrane. Przy spotkaniu na ulicy udaje takiego miłego przyjaciela. Wyszczerza zęby, gładzi po brzuchu, a teraz jakie to słówka puszcza? W oczy nazywa przyjacielem a za oczy jestem dla niego indorem i tłuściochem. Im więcej przegrywał, tem dotkliwsze stawało się uczucie zniewagi. Młokos, rozpamiętywał z wściekłością, łamiąc kredkę. Smarkacz. Nie chcę mi się tylko z tobą paskudzić, ale pokazałbym ci Sobakiewicza. Podczas kolacji nie mógł obojętnie patrzeć na fizjonomię Dektierowa. A ten, jakby umyślnie niepokoił go pytaniami. Czy wygrał? dlaczego jest smutny itp. I nawet doszedł do takiego zuchwalstwa, że w roli przyjaciela głośno zrobił wymówkę jego żonie, że za mało dba o zdrowie męża. A małżonka, jak gdyby nigdy nic, patrzyła na męża słodkimi oczyma, śmiała się wesoło, paplała w najniewinniejszy sposób tak, iż sam diabeł nie mógłby jej posądzić o niewierność. Po powrocie do domu Lew Sawicz był zły i niezadowolony jak gdyby podczas kolacji zamiast cielęciny zjadł stary kalosz. Może być, że przemógłby się i zapomniał, ale szczebiot żony i jej uśmieszki co chwila przypominały mu Indora, tłuściocha, gęsiora. — Popysku by dać łotrowi! Skompromitować go publicznie! I myślał sobie teraz, że dobrze by było pobić Dektiarowa, zastrzelić go w pojedynku, jak wróbla. Wysadzić z posady albo włożyć do marmurowego wazonu coś nieprzyzwoitego, cuchnącego, na przykład zdechłego szczura. Nieźle byłoby wykraść list żony z wazonu, a zamiast niego położyć jakieś nieprzyzwoite wiersze z podpisem Twoja akulka lub coś w tym rodzaju. Tumanów długo chodził po sypialni i napawał się tego rodzaju marzeniami. Nagle przystanął i uderzył się ręką w czoło. Znalazłem brawo! Zawołał, i twarz rozjaśniła mu się zadowoleniem. To będzie doskonałe! Doskonale! Gdy małżonka zasnęła, usiadł przy biurku i po długim namyśle, zmieniając charakter pisma, nakreślił, co następuje. Do kupca dolinowa, szanowny panie. Jeżeli do szóstej wieczór, dziś, dwunastego września, nie włoży pan dwustu rubli do marmurowego wazonu w ogrodzie miejskim na lewo od altanki winogronowej, to będzie Pan zabity, a pański sklep galanteryjny wyleci w powietrze. Skończywszy ten list, Lewsawicz aż podskoczył z zachwytu. Co za pomysł, mruczał zacierając ręce. Cudownie! Lepszej zemsty sam szatan nie wymyśli. Rozumie się, że kupczyna się zlęknie, da zaraz znać policja, policja urządzi koło szóstej zasadzkę w krzakach i cepnie ptaszka, kiedy ten polezie po list. To się dopiero przestraszy. Zanim się sprawa wyjaśni, kanalia zdąży namęczyć się, nasiedzieć. Brawo! Lew Sawicz nalepił markę na list i sam odniósł go na pocztę. Zasnął z błogim uśmiechem i spał tak słodko, jak mu się to już dawno nie zdarzyło. Obudziwszy się rano. I przypomniawszy sobie swój koncept, zamruczał wesoło i nawet pogładził niewierną żonę po podbródku. Idąc do biura i później siedząc w kancelarii, uśmiechał się cały czas, a wyobraźnia rysowała mu przerażenie dektiarowa, kiedy wpadnie w zasadzkę. Po piątej nie mógł już wytrzymać i pobiegł do miejskiego ogrodu, by na własne oczy napawać się widokiem rozpaczliwego położenia swego wroga. Aha, pomyślał spotkawszy policjanta. Doszedłszy do altanki winogronowej, usiadł na ławce pod krzakiem i skierowawszy natężony wzrok na wazon, czekał. Niecierpliwość jego nie miała granic. Punktualnie o szóstej zjawił się Dyktiarow. Młody człowiek był widocznie w najlepszym humorze. Cylinder jego był zawadiacko zsunięty na tył głowy, a spod rozpiętego palta razem z kamizelką wyglądała, rzegłbyś, sama dusza. Pogwizdywał i palił cygaro. — Zobaczysz! — Zaraz dowiesz się, co to jest Indor i Sobakiewicz, napawał się Tumanow. Poczekaj. Dektiarow zbliżył się do wazonu i niedbale wsunął weń rękę. Lewsawicz wstał i wpił się w niego wzrokiem. Młody człowiek wyciągnął z wazonu niewielki pakiecik. Obejrzał go ze wszystkich stron, wzruszył ramionami, a następnie z wahaniem otworzył. Znowu wzruszył ramionami a na twarzy jego odmalowało się niezwykłe zdumienie. W pakiecie były dwa stu rublowe papierki. Długo przyglądał się dektyarow tym papierkom. Wreszcie nie przestając wzruszać ramionami, wsunął je do kieszeni i wyrzekł. Merci. Nieszczęsny Lew Sawicz słyszał to Merci. Cały wieczór stał naprzeciwko sklepu Dolinowa, wygrażał pięścią szyldowi i mruczał z oburzeniem. Chórz, podły handlarz! Tchórz plugawy! Zając brzuchaty!